Witam serdecznie, z tej strony Chrom Midas i witam was wszystkich w kolejnym odcinku z trybu trudnego. Dzisiaj będzie przejazd z wiertłem, załadowałem je sobie już w tym momencie, to znaczy z wami w zasadzie ostatnio. Także śmigam teraz z powrotem na Czarną Rzekę, robimy sobie kontrakt, który mam nadzieję, że dzisiaj uda się zakończyć. Drugim etapem właśnie jest dostarczenie tego wiertła i później trzeci etap. Patrzcie, jakie to ciężkie, jak tutaj te tylne koła aż przyciska momentami. Trochę niebezpiecznie. No i trzecim etapem jest naczepa budowlana. Nie chcę tutaj mówić, bo nie pamiętam, nie sprawdzałem tego, bo nie chciało mi się nawet tego sprawdzać i psuć sobie zabawy. Myślę, że tutaj wszystko jednak wyjdzie z czasem, ale wydaje mi się, że ta naczepa budowlana jest w tym miejscu, gdzie został mój Pacific P16, więc tutaj chyba to się jechał, tak? Tak. Więc no może się uda dzisiaj ten kontrakcik zrobić, bo tutaj wiertło to podejrzewam, że z 5 minut i będzie dostarczone. A z tą naczepą będzie więcej zabawy na pewno. O ile to jest ta naczepa, którą kojarzę, a podejrzewam, że raczej tak. Taka też dosyć charakterystyczna. Więc tam już na pewno tak prosto, łatwo i przyjemnie nie będzie. Trzeba się będzie trochę naszarpać, bo ona się tam będzie haczyć niestety o otoczenie, ale do przeżycia, no do przeżycia. Pacyfik niestety ma trochę słaby silnik, no ale co zrobić? Myślę, że jest taka możliwość. Dobra, tutaj trzy deski jeszcze zostały. Trzy deski jeszcze tutaj zostały. Czyli teoretycznie jeszcze dwie palety można przywieźć z tartaku po drodze, w razie co. Ja sobie w ogóle nie włączyłem chyba tego kontraktu. Dobra. Wiecie co? Teoretycznie to bym też pojechał może tą drogą inną troszeczkę, bo tutaj znowu przez to ostatnio były problemy. Spróbujemy teraz w ten sposób. Może będzie troszeczkę lepiej. Mam taką nadzieję. A wiecie, jak to mówią, że nadzieja matką głupich. W tej grze to się sprawdza idealnie. Człowiek sobie coś zaplanuje, a później takie rewelacje. Może tutaj foteczkę czaśniemy z tunelem. Robię trochę, żeby później na miniaturkę było coś. Ostatecznie nie wiadomo oczywiście, którą wykorzystam, no ale o, teraz ładnie z tym wschodem słońca wygląda to. Coś wspaniałego, naprawdę. Także lecimy dalej. Wiertło to jest oczywiście też jeden z takich fajnych ładunków. Czekajcie, tam mam jechać, a nie tutaj. Jeden z takich fajniejszych ładunków, na pewno w tej grze, na pewno inny, na pewno inny. Coś nowego, coś innego. Szkoda, że też w tych nowszych DLC już tak, no, nie zadbali o to. Co prawda, no są jakieś tam nowe ładunki, jest tam złoto i tego, ale były przecież te panele słoneczne, ale to też chyba z dwa zadanka tylko na nie były. To oczywiście mówię teraz o Tennessee, nie? Tam chyba były panele słoneczne. Nagrywam już dzisiaj trzeci odcinek z rzędu, tak powiem wam. Troszeczkę już zmęczenie daje o sobie znać, ale wiem, że niektórzy to sobie takie sesje wielogodzinne nawet robią. Miałem zrobić live'a nawet, ale powiem wam, że się tak wkręciłem ostatnio w ten tryb trudny. Po przerwie, aż się tutaj chce pojeździć, popróbować. Idzie całkiem dobrze, wbrew pozorom. Chociaż jeśli chodzi o cały tryb trudny, no to muszę powiedzieć, że dwa albo trzy holowania miałem. No bo to jeszcze tak w sumie na wczesnym etapie dosyć było to
Nie miałem też za bardzo czym wyciągnąć. No i raz się też Fleetstarem wkleiłem tam właśnie, gdzie jest White Western Star, ale nie chciało mi się przyjeżdżać Pacyfikiem, bo stwierdziłem, że on pewnie będzie tą naczepę ciągnął, więc jechać tym Pacyfikiem, później znowu tam wracać po tą naczepę budowlaną, to średnio mi się chce, już wolałem zapłacić te pieniądze za holowanie. I dobrze, bo od razu sobie zmieniłem oponki, też tam jeszcze autostradowe były. Także tak to wygląda. Do miejsca odwiertów to dojedziemy ekspresowo. Zresztą już i tak mamy znacznik, więc to już tylko kawałeczek. Tutaj odbijamy na prawo. A tam do przodu to też dosyć taki specyficzny przejazd, ale już myślę, że teraz na oponach terenowych, taką ciężarówką jak ja jadę, to raczej tutaj nie ma problemów większych z tym. No, tutaj chyba trochę lepiej niż tam. Troszkę lepiej. Zastanawiam się też, co w kolejnym odcinku robić. Kusiłoby jechanie po tego Twinstera, nie? Najlepiej by było zapakować dechy jeszcze na pakę i cisnąć i od razu właśnie tego Twinstera zdobyć i od razu naprawić mosty. Przynajmniej część z nich. No Twinster by się przydał niedługo, 10 poziom to prawie. Już podejrzewam, że no może by dało radę nim jeździć też bez AWD. Najgorsze jest to, że on jest, kurczę, na tej zaporze w takim miejscu, że kawał drogi jest do garażu, bo na wyspie Drummond i na wyspowym jeziorze nie ma garażu. Trzeba cisnąć albo na zaporę, albo na Czarną Rzekę. Więc i tak źle, i tak źle. Najwyżej do garażu nim wrócę poza odcinkiem, bo on tam chyba nawet nie ma ani blokady, ani nic. I tak trzeba by do garażu nim przyjechać. No i elegancko. Dobra. No i zobaczmy. Jeszcze ta naczepa budowlana została. Gdzie ta naczepa budowlana jest? No i tak, i miałem rację. Tutaj, gdzie jest Pacyfik, to jest ta naczepa budowlana, czyli miałem rację. Miałem rację, to chodzi właśnie o nią. No to bardzo dobrze, to ją bierzemy i dzisiaj ten kontrakcik kończymy. Jeszcze na sam koniec się trochę podenerwuję dzisiaj. Poszło dosyć sprawnie, a teraz już tak sprawnie nie będzie na pewno. Oj, pamiętam pierwszy raz, jak się z tym szarpałem. Szarpałem się niesamowicie. Najlepiej tutaj jechać i tak główną drogą. Tak się zastanawiam, którędy by tutaj było najlepiej. Chyba nawet tędy. Chyba nawet tędy. Mi się wydaje, że wtedy nie wiem, czy tędy czasami nie jechałem. Ale tutaj jest miejsce paskudne, tutaj wam nie radzę jechać na pewno. Mi się wydaje, że chyba jechałem wtedy tędy, tędy, tędy. I właśnie nie wiem jak dalej, chyba tędy jakoś tutaj jechałem i tutaj do tego. Ale ja sobie raczej sobie pojadę chyba tędy. Też na odmianę. W ogóle ten tryb trudny teraz robię zupełnie inaczej niż zwykle. Robię to zupełnie inaczej.
Będę się tutaj linką wyciągał najwyżej, no trudno. Także tutaj pamiętam, że kiedyś się gdzieś tutaj wrypałem właśnie tutaj tym skrótem. Tutaj niby się wydaje dobrze, ale ten zakręt tutaj jest masakryczny. W ogóle też te skróty, no takie wiecie. Będziemy próbować, może się uda. 10 minut teraz jest, to może do wpół do dojadę. Zobaczymy. Na pewno wyciągarka pójdzie w ruch, to jest, wiecie, więcej niż pewne. No się tutaj będzie haczyć ta naczepa budowlana o wszystko, co się da. Jeszcze może się jakąś foteczkę zrobi później. To też fajny ładunek na pewno. Dobrze, że teraz zrobili tryb fotograficzny, to można sobie to obejrzeć dokładnie, jak to wygląda. Pamiętam, że o te latarnie też się tam haczyłem. Ale nie wiem, jechałem też inną drogą, może teraz będzie lepiej. Trzeba tutaj zadawać, robić też tak troszeczkę jednak z zapasem. No może nie będzie tak źle. Przypominam, że to jest Pacyfik. Jeszcze tak nieulepszony. Nie ma tego najmocniejszego silnika, jaki można mu założyć. No i tam jechałem wtedy. A teraz jadę tędy. Zobaczymy, czy zrobiłem dobrze, czy źle. Zobaczymy. Dałem mu na wysoki, no nawet idzie, o dziwo. Póki co. Póki co idzie. Powiem wam, że nie wspominam za miło tej misji, tego kontraktu. Pamiętam, że się wtedy naszarpałem niesamowicie, ale nie wiem nawet z czego to wynika. Raczej chyba z tego, że wybrałem sobie złą drogę. A czy teraz będzie lepiej, nie wiadomo. Jak to mówią, tutaj nie ma dróg lepszych ani gorszych. Na te bandy też uważajcie zawsze, bo można koło urwać. Na trybie trudnym tym gorzej, bo wiecie jak jest. No, jazda na krawędzi, nie? Tam na pewno przez to bagno będzie problem, to nie trzeba być tutaj, wiecie, wróżbitą, żeby przewidzieć. Ale na szczęście dużo tam tych pni powalonych leży, to najwyżej się jakoś będziemy podciągać i tyle. Nie wiem, który raz robię to w życiu, podejrzewam, że chyba trzeci. Że pewne rzeczy, jak się już robi któryś raz, to na pewno jest większy luz. No, ona jest też szeroka, jest długa, więc niestety. I później jeszcze będzie taki kontrakt też zimowe sny, zdaje się, coś takiego. No i tam w bandę prawą przywaliła, widziałem. No, jakoś idzie. Nie chciałem zwalniać. Jak jest rozpędzony, to niech idzie. Tutaj zaraz będą problemy na lewo. Ale co zrobić? Poszło naprawdę, naprawdę gładko tą drogą. Tutaj będzie gorzej. Tutaj będzie gorzej. Tutaj kusi, żeby miniaturkę zrobić, bo to dopiero wszyscy będą chcieli zobaczyć, jak tutaj Pacyfik przejedzie bez AWD.
Może tak zrobimy nawet. Jak przejedzie bez AWD? No przejedzie, po prostu przejedzie. Nie przefrunie, ale jakoś tam przejedzie z problemami. Mam wrażenie, że w ogóle źle o tym pojeździe mówią osoby, które przejechały się kawałek, stwierdziły, że AWD nie ma, ja to od razu do sprzedania, ale to jest pojazd, wierzcie mi na słowo, naprawdę z potencjałem. Sami zresztą widzicie, ja tutaj praktycznie stokiem jeżdżę, no i co? I też tutaj sobie radzi super. Ma koła duże. Te opony terenowe też w błocie wypadają super, one mają duży współczynnik tarcia. Chyba nawet najlepszy w grze. Więc można by też powiedzieć, że to są najlepsze opony w grze. Nie wiem, ja jeszcze nie pamiętam jak tam Tatarin. Tatarin chyba był na drugim miejscu. Kiedyś tam patrzyłem te statystyki i teraz już mogę nie pamiętać, ale... Ale wierzcie mi na słowo, że P16 miała duży. Największy albo drugi. Ja pierdziele, bez linki idzie skubaniec. Jeszcze ani raz, ani razu jeszcze linką nie strzeliłem. Obstawialibyście, jakbym zrobił taką ankietę, że przejedzie tutaj bez linki? Sam jestem w szoku. To jeszcze ma chyba skrzynię biegów tą stokową. Chyba. No, no, no. A dzisiaj odcineczek szybko pójdzie, kurczę. Patrzcie, bez linki przejechał, bez wyciągarki. No jaja jak berety. Pod górkę trochę ma zadyszkę, no wiadomo, to ma moc do masy nie za dużą. Także no już prawie, ale poszło ekspresowo, kurczę. Oj, tutaj, żeby zaraz nie powiedzieć tego w złym miejscu, bo tutaj przy takich ciasnych zakrętach to wiecie, że się może przechylić. Niestety. Ale ogólnie gładko idzie ten tryb trudny, trzeba przyznać. I powiedział nawet, że bardzo gładko. Póki co. Tam niby naokoło się wydaje, że trasa bezpieczniejsza, a tutaj patrzcie. Jednak nie. Tutaj już troszeczkę jednak mała zadyszka. No, wrzucę niski może. No, na niskim poszedł. Staram się tutaj to błoto omijać, żeby tutaj no nie powodować niepotrzebnych problemów, ale... O, a czekajcie, to tutaj mam skręcić teraz? Tak, tutaj mam skręcić. No kurczę, tutaj to. Tutaj to już będzie problem, bo tu widać, że. Chyba, że jeszcze cofnę i pojadę szerzej trochę. Myślałem, że tam prosto jeszcze, a to tutaj. No, spróbujemy trochę zadać, ale nie wiem, tutaj raczej chyba trzeba będzie trochę wyciągarką podciągnąć tą naczepę. Nie wiem, czy się tutaj złamie. Raczej będzie problem. No to już bliziutko, tutaj można powiedzieć, że ostatni taki moment trudny. A, widzicie, tutaj korzeń jest, to dlatego.
Ja tutaj się zastanawiam, czemu nie idzie. To jest właśnie to, że jazda w dzień jednak jest dużo lepsza, bo wszystkie tutaj przeszkody widać, a po ciemku te światła też są takie bez szału. No i tam jest miejsce odwiertów. My tutaj jedziemy prosto. Nie wiem, chyba po tej kładce będziemy tam jechać, o ile dobrze pamiętam. Jeszcze kawałeczek. Strasznie gorąco, powiem wam, w pokoju. No i poszło gładziutko, poszło gładziutko. Teraz to już z górki. No to z innej strony wjeżdżamy jednak. To dobrze, bo Pacyfik nam się pewnie przyda do innych zastosowań. A tak to tam czekałem, czekałem, bo tak przeczuwałem, że to chyba o tą naczepę budowlaną chodzi. Tam chyba jeszcze jedna będzie do dostarczenia, ale to już w innym miejscu. Ale poszło bardzo gładko, nawet nigdzie się nie zahaczyłem. Także powiem wam, że aż jestem zaskoczony tym. I 9 ranka, super. Elegancko, moi drodzy, zbudowano pierwszą lokalizację, to nie są ćwiczenia, znów wszystko działa, czas wiercić, wielkie dzięki. 7450 kasy i 740 punktów doświadczenia, pięknie. Pięknie. Zobaczmy jeszcze, jak tam kontrakty wychodzą. To zablokowane, dostawa do portu. To zablokowane na razie wszystko. Sklepy zimowe, no właśnie. Przyczepa serwisowa na Zaporze gdzieś jest, do bazy logistycznej. Ja pamiętam tą bazę logistyczną. Pamiętam. I też tutaj, no to będzie trudne na pewno zadanie, powiem wam. Pamiętam, że tam dojazd jest masakryczny, masakryczny. W terenie ze starym tutaj trzeba jeszcze zrobić. Brzmi nieźle. Wszystko poblokowane. Te sklepy zimowe niestety. No i później jeszcze to Steel River, tutaj ta cysterna jeszcze. To mi się też podoba. Długie kłody, no ale tutaj bym musiał i tak kupić tą przyczepkę wtedy. Tutaj wszystko z... W terenie ze starym też jest zablokowane. A dostawę do portu blokują narzędzia rozwoju. O narzędzia rozwoju brakuje, renowacja tartaku i linie energetyczne. To też zablokowane. To sklepy zimowe. To te sklepy zimowe niestety trzeba robić w pierwszej kolejności. Ale ja sobie myślę, że i tak chyba sobie po prostu załaduję tutaj drewno i pojadę. Pojadę sobie po prostu po tego... Pojadę sobie po tego Twinstera, myślę. I zrobię tam te mosty. Na razie trochę odpoczniemy od kontraktów. Także 24 minuty na razie to jeszcze może... Na razie może jeszcze... się wstrzymam tutaj i sobie podjedziemy tam. Do tartaku. No, a sobie pomyślę o tej bazie logistycznej, to... Doskonale wiem, gdzie to jest. No też chyba trzeba będzie tam jechać White Western starym, bo... Flat Star to...
Ale myślę, że co by nie mówić, tymi mostami można by się zająć w kolejnym odcinku na razie. Załaduję sobie dechy, przeskoczę na zaporę i zakończymy sobie. W kolejnym odcinku pojadę właśnie na wyspowe jezioro. Zrobię jakieś mosty, może się uda tego Twinstera zdobyć już oficjalnie. Dobrze by było. To też ogólnie jest dosyć proste zadanie. Tam trochę go trzeba naprawić i zatankować. Tylko no problemem jest to, że kawał drogi trzeba jechać stąd, czy no w ogóle z garażu na zaporze. A może jeszcze trochę podjadę, żeby tutaj nie haczyło za bardzo. Zastanawiam się też, ile tych desek brać. Tam jeszcze są trzy przy tym, przy bramie, tylko że teoretycznie chyba więcej, chociaż nie, no tam i tak więcej tych desek jest potrzebnych. Tam chyba 10 obliczyłem, że są potrzebne. Moglibyśmy z 6 wziąć. Jeszcze w ogóle przy bramie stoją burty, też z drewnem zapakowanym, to można by w sumie też jeszcze, oj, można by jeszcze na burty, nie? Dobra, wezmę jeszcze jeden w razie co, żeby już tutaj nie wracać. Myślę, że już raczej nam starczy tych desek. I tutaj jeszcze sobie zatankujemy w tym magazynie miejskim. Chyba też tędy pojedziemy. Chyba też tędy. Dobra. Oj, źle zrobiłem. Chciałem kotwicę schować. Dobra. Ciśniemy. Będą te opony na łańcuchach, to jeszcze te baryłki muszę tutaj zrobić. To też będą jaja niezłe. Tam może być kolejna glebunia.
Jednak za słabo. Bouncy, bouncy, bouncy. Kto ładnie skacze jak zając po polu. A jeszcze ciężarówką, która tak ładnie skacze, to jeszcze jest Royal. Tamten też. Lubi sobie pobounsować. No, standardowo się tutaj zatankujemy. I polecimy dalej. Tam w ogóle na Wyspowym Jeziorze to akurat dużo jest cystern. To jeszcze mamy do zabrania sporo. Ale to już tylko tą cysternę tutaj do magazynu miejskiego musimy dostarczyć i kasa będzie, więc tutaj to już też kontrakcik na ukończeniu. Mogłem się z niektórymi rzeczami też aż tak nie spieszyć, nie? Mogłem tam robić sobie zadanka na przykład na Wyspowym Jeziorze, na Zaporze. Dopiero później tam też te cysterny oddawać, tą zbiornikową. No, mogłem jeszcze na pewno pozyskać z niej paliwko. Ale już też za bardzo nie miałem gdzie, nie? Musiałbym po prostu robić zadanka i dopiero później tutaj wrócić po paliwo, to pewnie na jedno by wyszło, no. Znaczy podejrzewam, że byłbym na plus z paliwem względem tego, co teraz, że ją już oddałem, ale no tak aż pewnie też dużo bym na tym nie skorzystał, bo musiałbym tutaj też wracać i tak. Chociażby z tą cysterną na pace z GMC czy z Kodiaka, to i tak musiałbym tutaj wracać jeszcze, przetankowywać i dopiero jechać powiedzmy na zaporę z powrotem. Więc no tak to wygląda. Także mam dechy załadowane i plan jest taki, żeby właśnie w kolejnym odcinku jechać na Wyspowe Jezioro i zdobyć Twinstera. Po drodze zgarnąć jeszcze przyczepę serwisową. Tam też jest przy bramie. No i taki jest plan. Zobaczymy. Trochę tam tych desek jeszcze braknie, bo tam obliczyłem, patrząc na te zadanka, że tam 10 sztuk jest potrzebnych, żeby mosty naprawić, które tam są do naprawy. No to ja tutaj mam powiedzmy 6. No i te, co są na burtach, co stoją przy bramie, no to by było 8. No to dwóch jeszcze będzie brakować. No ale gdybym miał naczepę z burtami, to może bym się pokusił o to, żeby załadować dodatkowo te 2 sztuki, ale tutaj to raczej spadną, kurczę. Tak mi się wydaje. Ciekawe, czy mi teraz ten ładunek spadnie, czy jak? No właśnie, tutaj są jeszcze burty. Burty tak ustawione dosyć
dosyć nieładnie. Nie wiem. Nie sięgnie ich chyba za bardzo. Tutaj to je wywalę przecież, jak takie wezmę. No właśnie. No właśnie. Dobra, trudno, niech leżą. Już nie będę tutaj się bawił w to. Także na dzisiaj sobie chyba zakończymy, moi drodzy, i w kolejnym odcinku lecimy sobie na wyspowe jezioro, czyli plan jest taki, żeby jechać tą drogą tutaj, 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 później tu, niestety kawał drogi tutaj, no i później niestety chyba trzeba będzie odbić tutaj przez to bagno przejechać, tą przyczepę serwisową od razu zgarnąć, no i tutaj właśnie na wyspowe jezioro i tam będziemy naprawiać mosty i zdobywać Twinstera. Także komentarz, mile widziany, łapka w górę i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, cześć!